Państwo, tytuł naszej debaty to ryzyko z różnych punktów widzenia. Jak zdobyć jego pełny obraz? No to ten obraz finansowy, czyli audytorski, prawny i reputacyjny oraz komunikacyjny. Będę chciał od Państwa dostać proste odpowiedzi, w jaki sposób tymi ryzykami zarządzać, jak ich unikać, z czego one się biorą i czy rzeczywiście można w dobie tych regulacji w jakimś stopniu część tych ryzyk przynajmniej starać się zmniejszyć, a może uda się niektóre wyeliminować. I w pierwszym pytaniu bym do Pana Prezesa skierował następującą kwestię. Ta rola audytora, jak Pan Prezes pokazał, zmienia się znacząco. No to teraz na razie zobaczyliśmy, jak duże zmiany i kogo one dotyczą. Tylko teraz pytanie brzmi to, lepiej czy gorzej i dla kogo? Mi się wydaje. Proszę mówić. Mhm. Nie działa. Mnie się wydaje, że największą zmianą to jest zmiana dotycząca składu Rady Nadzorczej Komitetów Audytu. Bo to jest wdrożenie komórki organizacyjnej, czyli albo ciała korporacyjnego, które ma może większe uprawnienia niż biegły rewident, przebywa albo powinna przebywać częściej co do zasady w samej jednostce, a równocześnie kontroluje też zarząd. To jest chyba największa korzyść ze zmienionej ustawy i to widać. I tu muszę powiedzieć, że moja prezentacja mogła być czasami trochę krytycznie, ale nie ma wątpliwości, że Komitety Audytu w wielu przypadkach naprawdę wykonały tytanową pracę i uczą się, ale chcą się uczyć i te rzeczy są widoczne. Także zmieniło się na lepsze. Zmieniło się na lepsze. No to już pierwszy pozytywny aspekt z tej debaty. Skoro zmieniło się na lepsze, to jeszcze do pana mecenasa miałbym pytanie, bo już o ryzyku finansowym wprost związanym z działaniem audytora pan prezes sporo powiedział w prezentacji. A ryzyko prawne, jak należałoby na rynku kapitałowym zdefiniować? Co to takiego? Przyznam, że oszacowałem ryzyko zadania przez pana tego pytania. Znałem to ryzyko jako istotne, w związku z czym spróbowaliśmy poszukać w kancelarii definicji legalnej, czym jest ryzyko prawne. I takiej definicji zarówno przepisów prawa wspólnotowego, czy też prawa polskiego nie ma. Więc wydaje mi się, że można tutaj szukać pewnych definicji, które dotyczą właśnie rynku kapitałowego również. Ja bym nazwał w ten sposób, że ryzyko prawne obejmuje obszar życia gospodarczego, w tym przypadku rynków finansowych, unormowanych przepisami prawnymi. Czyli ryzyko prawne wiąże się z określonymi sankcjami prowadzenia działalności gospodarczej z pominięciem przepisów prawa. Ja bym tutaj wyróżnił kilka rodzajów ryzyk prawnych. Pierwsze ryzyko to jest ryzyko związane z nadmiernym uregulowaniem określone dziedziny działalności gospodarczej, czyli tutaj tak zwane ograniczenie swobody gospodarczej, tak zwane przeregulowanie. Drugie ryzyko to jest ryzyko... Jakiś przykład tego przeregulowania? Gdzie na przykład? Na rynkach kapitałowych. Mhm. Na rynkach kapitałowych wydaje mi się, że to przeregulowanie wynika przede wszystkim z tego, że polskie regulacje implementujące dyrektywy europejskie są dużo bardziej szczegółowe, dużo bardziej rygorystyczne niż same dyrektywy. Czyli ta polska implementacja bardzo często, poczynając od MiFID-u czy przez przepisy RODO, AML-u, one są z reguły dużo bardziej rygorystyczne niż sama dyrektywa europejska i ta nasza implementacja jest dużo bardziej szczegółowa. Czyli że za bardzo. Za bardzo, tak. Mhm. Drugie ryzyko to jest ryzyko niedoregulowania określonych dziedzin prawa i to są tak zwane luki w prawie. Tych luk w rynkach kapitałowych też jest sporo, o czym pewnie za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Trzecia kwestia to jest ryzyko niestosowalności w praktyce pewnych regulacji prawnych. I czwarte ryzyko prawne to jest ryzyko związane z brakiem egzekucji w praktyce określonych przepisów.
Ryzyko prawne na rynkach kapitałowych czy na rynkach finansowych, ono przede wszystkim jest związane z ryzykiem zgodności czy z ryzykiem regulacyjnym. To ryzyko prawne jest często utożsamiane z ryzykiem regulacyjnym. To jest ryzyko tak zwane non-compliance, czyli wewnętrzna implementacja regulacji prawnych u przedsiębiorcy. I to ryzyko regulacyjne to jest przede wszystkim ryzyko sankcji prawnych, ryzyko sankcji finansowych, ryzyko sankcji związanych z określonymi stratami finansowymi i ryzyko reputacyjne, czyli utraty określonej reputacji. I właśnie tutaj w kontekście naszego dzisiejszego spotkania wydaje mi się, że ryzyko prawne jest immanentne z ryzykami operacyjnymi, czyli ryzykiem poniesienia określonej straty, czy ryzykiem reputacyjnym, utraty reputacji przez przedsiębiorcę. Również często, czy w szczególności, generowane poprzez pewne artykuły prasowe, czy też publikacje na temat danego przedsiębiorcy. No to jeżeli już padło ryzyko reputacyjne, to widzę, że pani Anna już chwyciła mikrofon, żeby udzielić odpowiedzi na jeszcze niezadane pytanie. Ale to powiedzmy o tym ryzyku reputacyjnym, jakie można zdefiniować tego negatywnego wizerunku? No bo to takie ryzyko, o którym na ogół myślimy, kiedy już się zmaterializowało. A co to konkretnie to ryzyko reputacyjne, bazując na pani doświadczeniu? Definicji może nie podam, bo nikt nie lubi definicji, ale zastanówmy się, jak ograniczyć ryzyko reputacyjne. Jest kilka elementów. Pierwszy to jest, można powiedzieć, organizacja. Musimy pamiętać o tym, że w dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy non-stop przesyłają sobie informacje, informują się, przecieki, posyłają zdjęcia, co gdzie się dzieje, bardzo ważne jest jest ustalenie polityki informacyjnej firmy. Chodzi o taką organizację, gdzie wiadomo, kto w imieniu firmy może się wypowiadać. To jest jedna rzecz. I ja wiem, że mówię banały, ale niestety rzeczywistość bywa banalna i okazuje się, że wśród firm nikt nigdy nie pomyślał o tym, bo nie miał do czynienia, nie był na pierwszych stronach gazet i jak dzwoni dziennikarz po raz pierwszy, to powstaje panika i nie wiadomo, co zrobić, a to sekretarka coś odpowie albo w ogóle zapomną, że prezesa nie ma, więc nie odpowiedzą. Później dziennikarz zaczyna pisać historię, jakąś informację o tej firmie i tylko jednym zdaniem napisze, że spółka nie odpowiedziała na moje pytania albo unikała odpowiedzi. I tutaj już mamy pierwszy negatywny wpływ braku polityki informacyjnej. Więc punkt pierwszy, polityka informacyjna, ale to nie wystarcza. Wiemy, kto i kiedy informuje media czy inwestorów na zapytania. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, należy wychodzić naprzeciw. To znaczy nie zaczynamy myśleć w momencie, jak dziennikarz dzwoni i pyta o coś, tylko w momencie podejmowania ważnej decyzji. Był kiedyś taki artykuł mojego kolegi Grzegorza Szczepańskiego z Hillen Knowlton, który postulat zgłosił. Ten postulat w dużej mierze jest już w dzisiejszym świecie realizowany, że szef komunikacji musi być na posiedzeniach zarządu. Zarząd podejmuje kluczowe decyzje i od razu zastanawiamy się, jak to zakomunikujemy. Pamiętajmy, że globalna wioska, więc trzeba natychmiast zastanowić się, komu najpierw to przekażemy i w jaki sposób, czyli pracownicy albo kadra zarządzająca. Jeśli jest ważna decyzja, wysyłamy wszystko symultanicznie. Kadra zarządzająca, pracownicy, media, inwestorzy mniej więcej w tym samym czasie. Chodzi o to, żeby zapanować nad przekazem, który na nasz temat ukazuje się. I to, tak?
Chciał pan coś? Nie? Tak, właśnie, bo chciałem jeszcze o tym, jak unikać tego ryzyka reputacyjnego, jeszcze w konkretach za chwilę dopowiedzieć, bo widać, że jest ono spore i te część tych ryzyk na pewno można w jakiś sposób zdywersyfikować. Tu do pana mecenasa bym wrócił, bo są ryzyka systemowe, o których też pan prezes wspomniał, takie, których się nie da zmienić, takie, które są specyficzne, które można trochę zdywersyfikować, pominąć, ale czy takie niedywersyfikowalne ryzyko, na przykład na polskim rynku prawne, też istnieje? Wydaje mi się, że tak. Tutaj ja bym ocenił, że takim ryzykiem głównym w tej chwili, które jest na rynku kapitałowym, to jest ryzyko systemowe, to znaczy ryzyko związane z systemem prawa, który w tej chwili jest tworzony czy powstaje. Można powiedzieć, że ryzyko systemowe wynika z pewnej paniki po stronie instytucji państwowych. Można powiedzieć też, że to ta panika wynika z pewnej niewiedzy dotyczącej sytuacji. To powoduje pewne działania, które nie są konsekwentne. Do tych o jakich działaniach można powiedzieć? Przede wszystkim kwestie związane z ograniczeniami w zakresie oferowania instrumentów niepublicznych, czyli właśnie to ograniczenie wartościowe, czy ilości emisji instrumentów niepublicznych w danym roku. Wiemy o tym, że takie prace są prowadzone. Według naszej wiedzy takie ograniczenie nie wynika z regulacji wspólnotowych. Natomiast ewidentnie tutaj w tym kierunku idzie myślenie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie tym negatywnym sytuacjom, które do niedawna miały miejsce. I tak, wydaje mi się, to trzeba określić. Oczywiście nieznajomość prawa szkodzi, czyli ignorancja juris nocet, i to jest najistotniejsze, aczkolwiek to ryzyko systemowe jest w tej chwili, uważam, najbardziej odczuwalne z punktu widzenia naszej działalności. Tego ryzyka systemowego nie jesteśmy w stanie się w żaden sposób pozbyć. I tu do pani Anny bym wrócił właśnie z tym pytaniem, to jeżeli jesteśmy takim specyficznym przypadkiem, konkretnym, specyficznym na rynku, to znaczy po prostu konkretne. I w jaki sposób takiej komunikacji powinien następować, aby unikać tego ryzyka? No, pewnie sposób jasny, transparentny, przejrzysty, uczciwy, no to prosto się mówi, ale czy rzeczywiście się da? No, z pewnością się da, są na to przykłady, jednak funkcjonują spółki giełdowe, które w sposób przejrzysty się komunikują. Przykład dam za chwilę, ale chciałam jeszcze powrócić do tych ryzyk reputacyjnych, bo przedstawiłam jeden aspekt, czyli organizacyjny. A zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko, bo już mamy organizację, wiemy, kto wypowiada się w imieniu spółki, jak to wewnątrz przebiega, zbieranie informacji. Natomiast podstawowym błędem jest sama informacja, jak ją konstruujemy. I tu bardzo ważnym błędem, szczególnie w Polsce, jest brak zarządzania oczekiwaniami. Tak jak obserwujemy w wielu przypadkach, prezesi, zarządy uwielbiają mówić właśnie o przyszłości, która jest tak wrażliwa do wyceny spółki, w sposób nieodpowiedzialny. Myśmy robili badania, robimy regularnie co parę lat, Warsaw Scan, wśród zarządzających i analityków, zarówno buy side, jak sell side. I pytamy ich, jakie są najważniejsze czynniki wpływające na wycenę spółki. I o ile przed kryzysem 2008-2009 wszyscy twierdzili, że jasne perspektywy rozwoju, rozwój branży i tak dalej, wszystko świetlanie, o tyle te czynniki przesunęły się na trzecie, czwarte miejsce, czy drugie, trzecie, czwarte, ponieważ w tej chwili zarządzający i analitycy mówią, podstawowym czynnikiem jest spełnianie obietnic zarządu. Zarząd, który obiecuje właśnie, żeby coś zakomunikować, przykład, niestety mieliśmy do czynienia z takimi klientami niesfornymi, prezes spotyka dziennikarza i mówi, że do końca roku chcemy przejąć 3 firmy. No i fajnie, jest marzec, do grudnia daleko,
tytuły na pierwszych stronach, firma X przejmie 3 spółki do końca roku, zwiększy przychody i tak dalej. No i przychodzi grudzień, a potem luty, kiedy raportujemy wyniki roczne. No i niestety, ale rynek pamięta takie obietnice i pyta, panie prezesie, to gdzie są te przejęte firmy? Nie przejął ani jednej. Mało tego, nie jest w stanie sensownie odpowiedzieć na pytanie, czy przejmie je w tym roku. Więc zarządzanie oczekiwaniami jest naprawdę kluczowe w formułowaniu przekazu. Lepiej powiedzieć mniej, zrobić więcej, a jeszcze lepiej mówić o faktach dokonanych, a nie o marzeniach prezesów albo jakichś bliżej niesprecyzowanych planów. I to jest naprawdę drugi kluczowy element zarządzania ryzykiem reputacyjnym, żebyśmy robili to, co obiecujemy, a nie obiecywali, a potem tłumaczyli się wiecznie. Są takie spółki, pewnie wszyscy obserwujemy na giełdzie, które wiecznie się tłumaczą, dlaczego czegoś nie zrobiły. No więc tu czujność w tej dziedzinie. Panie mecenasie, to trzeba być w takim razie czujnym na ten overpromising. No to tutaj klienci zawsze chcą usłyszeć więcej, zawsze się opłaca zaprezentować trochę bardziej, że firma, inwestycja, podejście jest trochę bardziej sexy, ciekawsze. No to tu chyba ryzyko prawne świeci się na czerwono. Tak, to prawda. Tutaj w tym przypadku na poprzednich panelach była mowa o tym mis-sellingu, o tym w jaki sposób klienci mogli być w jakiś sposób wprowadzani w błąd. Ja uważam, że przede wszystkim to klient powinien podjąć decyzję inwestycyjną i ta decyzja powinna być oparta na analizie potrzeb klienta i zaproponowaniu rozwiązań, które są odpowiednie czy adekwatne do jego sytuacji. I rolą doradcy, w szczególności w przypadku, kiedy ten agent firmy inwestycyjnej działa w środowisku braku licencji na doradztwo, on może wyłącznie klientowi przedstawiać daną inwestycję w kontekście plusów i minusów danej inwestycji i tego, czy ta inwestycja jest dla niego odpowiednia, czy nie. Natomiast na koniec dnia to klient powinien decydować. Więc z tego punktu widzenia my spotykamy się często z takimi sytuacjami, że szczególnie teraz, gdzie klienci zarzucają doradcom, to, że w pewnych momentach to doradcy niejako zadecydowali za klienta, to doradcy wskazali konkretny instrument, który miał być nabyty do portfela klienta. Mhm. To panie prezesie, mam w związku z tym takie jeszcze jedno pytanie, bo to firmy dużo obiecują, każda chce być najpiękniejsza. Pan w prezentacji powiedział, celem audytora nie jest wykrycie oszustw. No to teraz, jeżeli widzę sprawozdanie, jest opinia, że bez zastrzeżeń, to sprawozdanie jest w sumie podstawowym źródłem informacji dla inwestora, to teraz skąd inwestor może mieć pewność, że audytor dobrze wykonał swoją pracę, że nie czekają go żadne ukryte ryzyka? To jest dobre pytanie, bo ono się sprowadza do tej rozbieżności między oczekiwaniami rynku a dostawcą usług audytorskich. Mnie się wydaje, że rynek, możemy powiedzieć na wstępie, że rynek audytorski w Polsce może funkcjonuje 20-30 lat, ale on na świecie funkcjonuje już od 200-300 lat. Czyli jest wypracowana praktyka, w jakim zakresie biegły rewident wypowiada się na temat wiarygodności finansowej. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszy aspekt to jest to, że sprawozdanie finansowe w rozumieniu rzetelności, prawidłowości, żeby to miało sens, musi mieć pewną ramę referencyjną. Czyli jak mówimy, że sprawozdanie finansowe jest rzetelne, to ono jest rzetelne w stosunku do obowiązujących przepisów. To już leży w naturze, że jeżeli przepisy są ułomne, a są ułomne, to wynika może też z mojej tutaj przedmówcy, a jeszcze są szczególnie ułomne w tym okresie biegunki legislacyjnej, jak ją obserwujemy w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat, to rama się chwieje. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chcę zwrócić uwagę jeszcze raz, to jest to, że rynek kapitałowy dzisiaj w ślad za rynkiem finansowym zaczyna wymagać i oczekiwać
coraz więcej informacji o przyszłości. O przyszłości, czyli tak naprawdę inwestorzy chcą dostać prognozę, a nie sprawozdanie finansowe. I nasze standardy zawodowe muszą pogodzić ewidencją historyczną, która jest oparta na faktach, z prognozą, która jest oparta na oczekiwaniach. I znowu tutaj zwracam uwagę, że poruszamy się po określonych kryteriach. I to, co mnie czasami brakuje, jak rozmawiamy o szeroko rozumianym rynku kapitałowym, to jest to, że zbyt wiele aktorów na rynku kapitałowym może nie do końca potrafi zrozumieć te definicje, te ramy referencyjne. I stąd może później, jeżeli powstanie jakiś problem, jest bardzo duże rozczarowanie. Wspomniał pan prezes o ramach referencyjnych, a pani Anna mówiła przed chwilą, że są takie przykłady, że faktycznie dobrze się komunikują i jest z czego czerpać dobre wzorce. Bo osobiście miałbym takie przeświadczenie, że skoro wszyscy trochę podkoloryzowują, bo chcą widzieć, chcą pokazać tą przyszłość, bo tego żądają inwestorzy, no to jak ja będę tym jedynym sprawiedliwym, który będę pokazywał faktycznie jak jest, a nie jak chciałbym, żeby było, no to trochę jak Keynes mówił, w długim terminie będę martwy niestety. Czy takie ryzyko nie występuje i jakie są pozytywne przykłady takiej komunikacji? No nie do końca się zgodzę, że wszyscy koloryzują, bo ci co za bardzo koloryzują, to właśnie później mamy takie kryzysy jak z Getbackiem albo z innymi firmami, które miały problemy. Chodzi o to, żeby rzetelnie informować. Nie koloryzować, ale rzetelnie. Oczywiście, że chcemy przedstawić się zawsze z jak najlepszej strony, więc trzeba popatrzeć, jakie mamy pozytywy, ale w komunikacji z inwestorami nie można unikać też tych słabych punktów. Przynajmniej rzetelnie informować, jak to się mówi, na dobre i na złe. Bo jest taka dziwna praktyka, którą my obserwujemy, może ja jestem z innej branży, bo mam do czynienia ze spółkami giełdowymi, z którymi na co dzień pracuję. Teraz część klientów uważa i przekonywujemy ich, że to jest błędne przekonanie, że jak jest fajnie, są dobre wyniki, to już tu komunikat prasowy, komunikujemy wszystko, cena akcji w górę, świetnie. A jak nie, wyniki są gorsze, to cisza. Nie robimy w tym roku żadnego komunikatu, nic, bo tutaj mamy problemy. I nie ma nic gorszego, dlatego że inwestorzy chcą wiedzieć, jaka jest sytuacja w firmie. W związku z czym, jeśli jest problem, to nie można milczeć, bo zasada żelazna zarządzania kryzysowego jest taka, jeśli ty milczysz, inni za ciebie będą mówić. Nie można pozwolić na to, żeby konkurencja, dziennikarz, który sobie wymyśli story, mówił za ciebie. Trzeba się komunikować samemu. Dam przykład świetlany może Eurocasha. Pewnie część wszyscy myślało, że właśnie to jest taki przypadek, że oni tacy strasznie porządni, że przesadzili. Nic bardziej błędnego. Pamiętacie państwo w sierpniu rok temu, Eurocash, publikując wyniki za półrocze, opublikował też informację, że został oszukany i był ofiarą oszustwa VAT. Sam z siebie komunikat prasowy dotyczący wyników brzmiał najpierw: dwucyfrowy wzrost sprzedaży i większa rentowność brutto dzięki akwizycjom itd., itd. Drugie zdanie. Eurocash został poszkodowany przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT, w związku z czym wyniki finansowe zostały obciążone jednorazową rezerwą na potencjalne zobowiązania w podatku VAT. O co chodzi? Jak wybuchła afera z tym VAT-em, Eurocash zaczął się przyglądać, powołał wewnętrzny komitet, bo coś im tam nie pasowało, już w maju, czy jeszcze wcześniej, i zaczęli sprawdzać mechanizmy VAT-u u ich podwykonawców i kontrahentów, i okazało się, że rzeczywiście padli ofiarą oszustwa. W związku z czym po wyliczeniu dokładnym tego wszystkiego zgłosili to 25 sierpnia i odpisali rezerwę 121 milionów właśnie na te wyłudzenia VAT, bo w sumie to Eurocash był winny Skarbowi Państwa 121 milionów. I przekaz był bardzo jasny. Wyniki świetne, rezerwa utworzona na wyłudzenie VAT-u.
Negatywny wpływ tego zdarzenia na zysk netto wyniósł około tam 121, czyli 0,82 zł na akcję. Negatywny wpływ na skonsolidowany dług netto wyniesie tam 96. Sytuacja ta nie wpłynie na politykę dywidendową Eurocash. Eurocash sam uporał się z tym, zgłosił, ale zgłosił w momencie, jak już dokładnie wiedział, jaki będzie koszt finansowy, ile będzie musiał zapłacić do Skarbu Państwa, zrobił rezerwę i nie miało to wpływu na dywidendę. I teraz, o ile ceny akcji spadły, i tu chciałam nawiązać do tego, że firmy, które są porządne, komunikują się na dobre i na złe rzetelnie, w czasie kryzysu mają większy kredyt zaufania. Akcje Eurocash po tym wydarzeniu spadły o 2,30%, a nie 10 czy 15, jak to zwykle bywa. O, i w tym momencie widać jeden wniosek. Rozumiem, że warto się komunikować w każdej sytuacji, bo potem to przynosi konkretne wartości i dla firmy, i na rynku lepiej jest się postrzeganym. No ale nie można się nie komunikować, znaczy trzeba się, jak pani mówi, trzeba się komunikować. Pytanie, czy tego ryzyka prawnego jesteśmy w stanie się w jakimkolwiek stopniu pozbyć? Panie mecenasie, czy ryzyko prawne da się wyeliminować? Myślę, że ryzyko prawne da się nim zarządzić, i czy ewentualnie to ryzyko wyeliminować często jest bardzo trudno. Dlatego bardzo ważne jest uzyskanie pełnej świadomości po stronie zarządu czy osób kierujących spółką w zakresie potencjalnych ryzyk związanych z danym zagrożeniem prawnym czy zagadnieniem prawnym. Stąd też niezmiernie istotne jest oszacowanie zysków i strat związanych z ewentualnym zagrożeniem prawnym i jednocześnie wskazanie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zagrożenia. To są informacje, które są informacjami często specjalistycznymi. Zarządy spółek nie mają takiej wiedzy, dlatego posługują się służbami prawnymi. Najczęściej są to służby wewnętrzne, czyli radcowie prawni, czy działy prawne, które służą właśnie tą pomocą w zakresie oszacowania ryzyk prawnych. Stąd też w niektórych spółkach jest taka praktyka, że każda umowa, każde pismo jest potwierdzane przez radcę prawnego, na przykład adnotacją potwierdzam pod względem formalno-prawnym. W sytuacji, kiedy te ryzyka są istotniejsze, tutaj wchodzi również zewnętrzne doradztwo prawne, czyli kancelarie prawne, które w takich sytuacjach, gdzie to ryzyko jest dużo bardziej skomplikowane, one doradzają klientom, przedsiębiorcom, i to ryzyko prawne jest w ten sposób outsourcowane do zewnętrznych podmiotów, zewnętrznych kancelarii prawnych. I pan prezes wspomniał, że na audytorze nie wypada, w zasadzie nie powinno się oszczędzać. To jeszcze tutaj bym nawiązał do pana mecenasa, czy w związku z tym na prawniku warto oszczędzać, no skoro są tylko potrzebni od czasu do czasu, to takie ad hoc, rozumiem, zlecenia wystarczą, żeby tym ryzykiem prawnym zarządzać. Ja myślę, że ryzyko prawne jest istotne oczywiście, natomiast to jest wyłącznie kwestia racjonalności poniesienia kosztu związanego z obsługą prawną. Nasza dewiza, jeżeli chodzi o kancelarię, jest taka, żeby ustalić z nami właściwy kurs. To jest też na tych banerach, które Państwo widzą. Czyli de facto my jesteśmy w stanie doradzić już na samym początku drogi, czy na samym początku pewnego projektu prawnego, tak żeby wyeliminować to ryzyko, które może być dużo bardziej istotne w momencie, kiedy nastąpią te zdarzenia prawne, czy związane właśnie z potencjalnymi kosztami, stratami materialnymi, czy po prostu utratą reputacji. I tutaj jest rola właśnie kancelarii prawnej, również na etapie początkowym, przy założeniu racjonalności tego kosztu. My często, spotykając się z klientami, mamy taką zasadę, że te pierwsze spotkania, one są w żaden sposób nie są obciążone opłatami, czyli klienci nie płacą kosztu spotkania z nami, konsultacji prawnych. Dopiero kolejne już konkretne czynności, przygotowanie regulaminów, przygotowanie konkretnych umów czy regulacji wewnętrznych,
wtedy już umówiamy się na konkretne stawki, z reguły oparte na zasadzie ryczałtu. Panie prezesie, to jesteście chyba jako audytorzy w najgorszej, widzę, sytuacji, bo w tej komunikacji no to jeszcze można wpływać i zarządzać tym ryzykiem. W części prawnej jeszcze widzimy w trakcie, jak coś się dzieje, można reagować. No a audytor dostaje informacje, no i jak wyda tą opinię bez zastrzeżeń lub też z jakimiś tam uwagami, to skąd możecie mieć pewność, że te zarządy, o których pan prezes wspominał w prezentacji, no jednak gdzieś po drodze nie oszukują i widzimy faktyczny obraz sytuacji, a nie podkoloryzowany? Takiej pewności nigdy nie ma. Usługa audytorska nie jest kupnem lodówki, więc gwarancji nie ma. Na pewno nie pięcioletniej. Mnie się wydaje, że audytor powinien się kierować dwoma rzeczami. Sceptycyzmem, tak jak powiedziałem na wstępie, ale to jest jeszcze jedna rzecz, która może Państwu nie jest znana, ale to jest zaufaniem do klienta. My nie musimy się podejmować zleceń, których nie chcemy się podejmować. I rzeczą nie jest niecodzienną, gdzie biegły rezygnuje z obsługi jednostki z tej prostej przyczyny, że nie ma fundamentalnego zaufania do zarządu jednostki. Rzeczy powszechnie występują. One są może nie nagłaśniane, ale one występują. I tak jak powiedziałem, nie mamy możliwości prokuratorskich, nie mamy możliwości przesłuchania pracowników spółki pod odpowiedzialnością karną, proszę zwrócić uwagę. Nie mamy możliwości rewizji krzyżowej, czyli po prostu zasięgnięcie informacji finansowej u kontrahenta spółki, żeby rzeczy zweryfikować. A wszystkie badania nadużyć niestety wskazują, że jeżeli jest nadużycie sprawozdania finansowego, to to jest przestępczość zorganizowana. Zorganizowana nie w tym sensie, że stoi za nami Ojciec Chrzestny czy Cosa Nostra, ale zorganizowana w tym sensie, że jednostki, że są jednostki po prostu, które współpracują. W ten czy w inny sposób. Świadomie czy nieświadomie, ale w każdym razie przy tym się tej pewności nie ma. Natomiast jest sceptycyzm, są procedury analityczne, są procedury badawcze, które jednak potrafią audytorowi posunąć się daleko do przodu. Może dodam jeszcze jedno, że nawiązując do pani wypowiedzi, my jako audytorzy też śledzimy, jak optymistyczny jest zarząd, jak wczesny jest zarząd sygnalizując wyniki finansowe. Dlaczego? Bo my wiemy, że to kładzie presję później na zarząd, a tym samym na audytora, żeby utrzymać tego wyniku. Jedną z największych rzeczy, jaką żeśmy mieli w pierwszych latach funkcjonowania rynku kapitałowego, to było właśnie to, że zarządy publikowały wstępne wyniki finansowe przed audytem. Jedynym argumentem zarządu było to, jak się okazało, że ten wynik jednak nie sprostał weryfikacji, ale ja już ten wynik zakomunikowałem na rynek. Te rzeczy co prawda zdarzają się rzadziej, ale czasami jeszcze też. Także sceptyzm, wiedza o kliencie, ale też świadomość biegłego rewidenta, jakie są jego ograniczenia. Jeżeli daje mu to dyskomfort, to rezygnacja z tego zlecenia. To brzmi dokładnie tak dla mnie w ten sposób, że musimy być przygotowani na najgorsze, ale liczcie na najlepsze jako inwestorzy. Tak przygotowani, że może coś się wydarzyć, ale liczyć, że jednak wszystko poszło dobrze. To może bym się powołał tutaj na jednego z dość głośnych postaci, jeżeli chodzi o Polskę, mianowicie Lenina, który zawsze stwierdzał, że zaufanie dobre, ale kontrola lepsza. To czy, panie Janno, czy ta kontrola w części ryzyka reputacyjnego też jest na tyle możliwa, że da się to ryzyko wyeliminować? Czy jak będziemy robili wszystko zgodnie z książką, to wtedy nie ma tego ryzyka? Nie, to niemożliwe, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie pracownik szeregowy może wrzucić na Facebook jakieś informacje z wewnątrz firmy i na to nie mamy żadnego wpływu, zakładając, że wszyscy są przeszkoleni, wiedzą, że jak wygląda polityka informacyjna, struktura i tak dalej. Jednak takie rzeczy zdarzają się, prawda? I stąd mamy też sporo kryzysów. I teraz, jeśli mamy dobrze ustaloną strukturę i komunikacji i politykę informacyjną, no to jak pracownik wrzuci taki wpis i zaczyna się dyskusja w social mediach, no to trzeba natychmiast reagować. No i tutaj trzeba mieć odpowiednią politykę social mediów ustaloną, na co reagujemy, na co nie reagujemy, bo oczywiście fala hejtu w Polsce jest niesamowita, ale są pewne kluczowe
informacje, na przykład ktoś poda fałszywe dane czy coś, albo jakieś kompletnie fałszywe informacje, to wtedy należy to w imieniu firmy sprostować. To jest pierwsza rzecz, ale chciałam zakończyć takim pozytywnym elementem. Jak wspomniałam, robiliśmy te badania Warsaw Scan w Polsce i tak samo w tym roku IR Magazine zrobił badania w Wielkiej Brytanii, no ale to wśród międzynarodowych zarządzających funduszami analityków buy side i sell side. I proszę sobie wyobrazić, że przepytali 421 tych osób i tylko 7% uważa, że IR nie ma wpływu na wycenę. Nie ma wpływu. Nie ma wpływu, tylko 7%, czyli 93% zarządzających i analityków uważa, że porządna komunikacja, komunikowanie się z inwestorami ma wpływ na wycenę. I teraz już patrzę, 30% uważa, że podwyższa wycenę o 5-10%. 20% uważa, że wycena jest wyższa o 10-15% w spółkach, które dobrze się komunikują. Podobne badania były robione w Polsce przez nas, Warsaw Scan, i tam na pytanie, czy przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i dobra komunikacja z inwestorami może wpłynąć na wycenę spółki, inwestorzy zarządzający i analitycy, aż 75% powiedziało tak, mogą zwiększyć wycenę o ponad 10%. Także naprawdę warto komunikować się porządnie z inwestorami w trudnych sytuacjach, w dobrych sytuacjach, i nie dość, że wycena jest wyższa spółek przestrzegających tych zasad ładu i komunikowania się z inwestorami, to jeszcze, jak pokazywałam na przykładzie Eurocasha, w czasie kryzysu jest większa tolerancja na tą wpadkę. Tu jeszcze bym ten element, jak zarządzać tym ryzykiem reputacyjnym w trakcie kryzysu, jeszcze chwilę dopytał, bo zanotowałem sobie, że to, co z Pani mówiła, czego nie należy robić. Trudno jest powiedzieć, co należy, zależy to zawsze od konkretnego przypadku, zależy od sytuacji, ale to, czego nie należy, no to nie przesadzaj, czyli nie rób tego overpromising, no informuj, bo nie może być próżni. Nie kłam. Podstawa. Nie kłam, tak. To w takim razie jest trzeci punkt, ale jeszcze w takim razie pytanie, to trzeba działać szybko czy wolno? Ale pani mecenasie, to w części prawnej też to tempo ma znaczenie? Też szybko trzeba działać? Jest takie powiedzenie, że nie większy mniejszego, tylko szybszy wolniejszego, i to ma zastosowanie do różnych dziedzin prawa. Prawa działalności biznesowej i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej to tempo jest bardzo istotne i w tych czasach to ma znaczenie kluczowe z punktu widzenia działalności przedsiębiorcy na rynku kapitałowym. To z jakimi tematami można szybko do Was przybiec, żeby od razu dostać rozwiązanie? Myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o aktualne interpretacje przepisów prawa, praktyka stosowania prawa przez instytucje państwowe, w szczególności organy państwa regulujące, nadzorujące rynki finansowe czy kapitałowe. My prowadzimy wiele postępowań, obsługujemy wielu klientów i wiemy, jaka aktualnie praktyka stosowania prawa występuje w danym momencie, i to jest nasza przewaga z punktu widzenia właśnie tych wewnętrznych służb prawnych czy kancelarii, które nie mają doświadczenia w rynkach kapitałowych. To jest chyba najistotniejsze z punktu widzenia działalności na tak trudnym rynku, jakim jest rynek kapitałowy. Ja może podam przykład MiFID-u II, który jest tutaj istotne, jeżeli chodzi o kwestię samej praktyki MiFID-u II w kontekście zachęt. To znaczy, mamy w tej chwili sytuację tego rodzaju, że przepisy od 2 dni powinny być stosowane, natomiast nie ma interpretacji KNF-u, która jednoznacznie regulowałaby kwestie związane z tym, w jaki sposób, na jakich zasadach zachęty mogą być przyjmowane przez pośredników finansowych. Myślę, że ten temat jest mocno gorący. Ten temat się rzeczywiście objawi za chwilę, kiedy na koniec miesiąca pośrednicy finansowi będą wystawiali faktury na emitentów papierów wartościowych, na fundusze inwestycyjne, na emitentów obligacji czy innych instrumentów finansowych, i tutaj zacznie się problem związany właśnie z tym przekazywaniem zachęt. To
to, panie prezesie, tu pan mecenas wywołał wizję przyszłości. To w tej ostatniej części naszej rozmowy chciałbym się trochę na tej przyszłości skoncentrować, bo BDO to międzynarodowy audytor, macie przegląd wielu rynków, 70 tam tysięcy osób, więc w którą stronę pana zdaniem zmierza ten krajowy rynek co do ryzyk? Więcej ich, mniej z waszego punktu widzenia? Mi się wydaje, że tych ryzyk będzie znacznie więcej. One zmienią też swój charakter. One będą, tak jak dzisiejszy świat, bardziej zautomatyzowane, bardziej zinternetyzowane, jeżeli tak można tego powiedzieć. I na pewno będą na zdecydowanie większą skalę. Także to jest ten element ryzyka, na pewno jest z nami nieodwiecznie. Ale to jest tak, że my jesteśmy wyjątkowi, on u nas będzie, bo już na zagranicznych rynkach jest? Czy to ogólnie wszędzie dochodzą te ryzyka? Ja bym nie powiedział, żeby rynek polski był szczególnie jakiś podatny na ryzyko w stosunku do rynków zagranicznych. Mnie się wydaje, że ja bym chciał wskazać jakąś różnicę, którą może przyczynię się do ryzyka, może nie tyle świadomego, ale jednak mimo wszystko jest ryzyka. To jest to, co wskazał pan mecenas, że w tej chwili mam olbrzymą tendencję do nadlegislacji, jeżeli chodzi o przepisy prawne. Jak już zrobiłem taki eksperyment na naszym własnym przykładzie, nam weszła nowa ustawa o biegłych rewidentach, o której już wspominałem, która weszła tak, jak weszła we wszystkich innych krajach opartych na dyrektywie europejskiej. Proszę mi wierzyć, że polskie przepisy po prostu są tak rygorystyczne, jakby po prostu nic innego nie było, tylko banda złodziei dookoła. Problem polega na tym, że te przepisy rejestracyjne mogą uderzyć w bardzo szeroko, w bardzo szeroką rzeszę nieświadomych ludzi. Mnie się wydaje po prostu, że wylewamy dziecka z kąpielą, bo wszyscy wiemy, że albo te przepisy po prostu będą działały nieświadomie i będą bardzo brutalne i pokaleczą ludzi, albo rynek po prostu zacznie olewać, bo one nie będą egzekwowalne. I tu widzę, bym powiedział, szczególnie wyzwanie. To dotyczy też MPD-u, to dotyczy też innych regulacji rynku kapitałowego, jakie są. Polski rynek kapitałowy, jeżeli mogę jeszcze sekundkę powiedzieć, ma specjalne ryzyko, mianowicie to, że jakbyśmy wzięli ten wąski rynek kapitałowy, mianowicie polską giełdę, to ona jest zdominowana małymi przedsiębiorstwami. Wiele z tych przedsiębiorstw tak naprawdę nie znalazłoby się na rynkach regulowanych za granicą. To jest jedna, bym powiedział, problem. Drugi problem to jest mała płynność tego rynku, która też wynika ze struktury własnościowej spółek notowanych na giełdzie. I to powoduje, że jeżeli na to nałożymy jeszcze te wymogi legislacyjne, które są, i jeszcze te wymogi legislacyjne weźmiemy do potęgi, a to niestety dzieje się dzisiaj na rynku polskim, to po prostu pojawia nam się kolejne ryzyko, które może nie występuje na rynkach zagranicznych obok tego tradycyjnego ryzyka. Pani Anna, z dziedziny komunikacji, w którą stronę zmierza rynek? No, ryzyka będą się zwiększać, bo dzięki technologiom właściwie każdy dzisiaj jest dziennikarzem i każdy może w ciągu 30 sekund, jak nie krócej, zakomunikować jakieś informacje, czy wrażliwe, czy mające wpływ na reputację firmy. Dlatego tak ważne jest, żeby ze strony firmy, oczywiście nie zapanujemy nad tym stuprocentowo, natomiast ważne jest, żeby próbować ograniczyć, że tak powiem, to ryzyko i straty, i to jest to, o czym mówiłam. Struktura organizacyjna, komunikacja, która ma swoje miejsce przy zarządzie, tak żeby komunikować na bieżąco, co się dzieje w firmie w sposób przemyślany i zaplanowany, a nie zawsze ad hoc i reaktywnie, jak już ktoś dzwoni, tylko wychodzić z proaktywną informacją. No i zarządzać lepiej oczekiwaniami rynku, czyli informować rynek o tym, co naprawdę może się wydarzyć, bo już jesteśmy pewni, mamy wyliczone, a nie o marzeniach, jakie ma zarząd. To panie mecenasie, na zakończenie, w którą stronę z części ryzyk prawnych na przyszłość należałoby się najbardziej obawiać? Ja rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziała pani prezes. Tutaj rozwój technologii wpływa istotnie na zwiększenie ryzyk również prawnych. Ja muszę tutaj podać przykłady, czy crowdfundingu, czy kryptowalut. To są nowe zjawiska na rynkach finansowych, które również generują zwiększenie ryzyka prawnego.
ryzyka w regulacji w tym zakresie i zapewne to są elementy, które na które warto się przygotować i co do których warto spojrzeć z punktu widzenia regulacyjnego. Natomiast co do zasady, niezależnie od jakichkolwiek regulacji prawnych, to my wspólnie tutaj w środowisku powinniśmy przede wszystkim wykluczać te czarne owce, o czym była mowa na poprzednich panelach, bo to jest najważniejsze z punktu widzenia właśnie tego szacowania ryzyka, czy też zarządzania wszelkiego rodzaju ryzykami, również ryzykiem prawnym. Na koniec tylko powiem, że jeżeli chodzi o ryzyko prawne, ono opiera się na kilku fundamentach. Po pierwsze, szacowanie ryzyka z udziałem służb prawnych. Po drugie, ocena apetytu na ryzyko. Czwarty fundament to jest redukcja tego ryzyka i redukcja prawdopodobieństwa jego wystąpienia. I ostatnia kwestia to jest monitoring tego ryzyka. To moje ostatnie pytanie, na które poproszę Państwa o odpowiedź. Zasadniczo nawet tak czy nie wystarczy. To czy taka sytuacja jak z największą czarną owcą, z dużą firmą na GG lub też po prostu z getbackiem, czy może się powtórzyć, panie mecenasie? Na rynkach finansowych nie ma prawd objawionych. Ja uważam, że takich sytuacji trudno uniknąć, dlatego że może nie będzie identycznej sytuacji, ale zapewne znajdą się osoby. Mam nadzieję, że nie nastąpi to szybko i w takim wymiarze, że mogą zdarzyć się sytuacje, które mogą zachwiać rynkiem, a w tej chwili jesteśmy świadkami tego rodzaju sytuacji. Ja uważam, że jesteśmy uczestnikami w tej chwili istotnej zmiany rynku kapitałowego w Polsce, który wynika z kilku czynników. Jednym z tych czynników jest przypadek getbacku. Pani Anno, czy getback się... Z pewnością takie przypadki będą od czasu do czasu się powtarzać. Nie sądzę, żeby nagle ludzie zmienili się. Panie prezesie, a pana zdaniem? Na pewno tak, ale z drugiej strony dodajmy, że funkcjonuje polski rynek kapitałowy ponad 25 lat. Nie ma wielu spekulatorów. Sytuacji, które by wskazywały, że polski rynek jako taki nie jest zdrowy, nie jest rzetelny, nie jest wiarygodny. Mi się wydaje, że rozmawiamy cały czas i na szczęście o wyjątkach. Szanowni Państwo, ja również niestety uważam, że taka sytuacja z getbackiem może się powtórzyć i mam dla Państwa doskonałą informację, bo skoro wszyscy jesteśmy na tak, to na rynkach finansowych większość powinna się zawsze mylić. Mam nadzieję, że my też się mylimy. Dziękuję serdecznie.